Cześć, witajcie. Jak wspomniałem w ostatnim filmie z No Man's Sky'a, dzisiaj poszukamy sobie transportowców. Są to dość ciekawe statki z największym bonusem do tarcz, więc są też w miarę odporne. No niestety nie należą do najszybszych, ale za to też najbardziej pojemne. Dzisiaj mam dla was trzy, moim zdaniem, dość ciekawe propozycje. Także nie przeciągając, ruszajmy. Oczywiście wszystko dzieje się w galaktyce Euklidesa. Pamiętajcie o wyłączeniu multiplayera. I lecimy z pierwszym transportowcem. Lądujemy na planecie Yorkin. Dość wulkanicznie tutaj, także zalecane albo wyłączenie warunków środowiskowych, albo ewentualnie silne doładowanie tarczy przed ochrony przed ciepłem, nie? Wyjątkowo tutaj mam transportowca. Skoro lecimy po transportowce, to też polecę sobie transportowcem, co mi tam. Musimy dotrzeć na koordynaty minus 15,18 łamane na plus 131,30. Jeśli chodzi o drugie koordynaty, jesteśmy bardzo blisko. Jeżeli chodzi zaś o te pierwsze, kawałek do przelecenia mamy. Gram na PC, także tutaj najprawdopodobniej to będzie ta bojka komunikacyjna. Jeszcze dokładnie zobaczymy, a na razie sobie obadajmy temat. Tutaj ktoś nam szepnął bazę zaraz na szczycie wulkanu, na której sobie spokojnie możemy wylądować. Przepraszam was. Jak spojrzymy sobie w dół, widać naszego haulera. Weźmy go sobie, obejrzyjmy. Próbowałem wylądować bliżej, niestety lądowisko tamtej bazy mnie ściągnęło, więc chcąc nie chcąc skończyłem tam na szczycie.
Jest to praktycznie identyczny egzemplarz jak mój. Bardzo zbliżony do mojego, się troszeczkę różni silnikami. Ale obejrzyjmy, jak wygląda. No i co? Mamy S-klasę od razu na dzień dobry. Dwa silniki pionowego startu plus silniki napędzające. Porównajmy go z moim. I powiem wam szczerze, że mam dylemat, ponieważ jest on bardzo podobny do mojego. Nie wiem, czy jest sens wymieniać. Chociaż on tutaj ma połączony, nie? Kokpit razem z ładownią. No weźmy go sobie. W razie czego musicie się kierować na bazę S-Class Howler. Jest ona postawiona zaraz przy tym transportowcu. Przejmiemy go sobie. Muszę przemyśleć, czy zostanę przy nim, czy też jednak przy swoim, ale wydaje mi się, że jednak on pozostanie w mojej flocie. No i co, żeby wystartować, musimy w pierwszej kolejności naprawić trzy rzeczy. Czyli silnik pulsacyjny. Silnik startowy. No i przynajmniej tarczę. Tym sposobem mamy już statek przygotowany do lotu, pomimo że tam jest mocno on zawalony, jak widzieliście, uszkodzoną technologią, to już możemy nim odlecieć. Tak się prezentuje w powietrzu. Przepraszam za te drgania, a niestety używam myszki i każdy ruch strasznie, strasznie odbiera ona. Osobiście uważam, że jest to jeden z lepszych wyglądów, jeśli chodzi o właśnie statki transportowe. Taki, który najbardziej do mnie przemawia, nie? No tutaj te silniki pionowego startu robią niezłą robotę, no nie ukrywajmy. No ale dobrze, dość o nim. Przejdźmy do drugiego haulera. Drugim z haulerów, który chciałbym wam pokazać, będzie hauler z okrągłymi ładowniami. Nie wiem, do przewozu gazów, płynów, cokolwiek. Jeżeli ktoś by chciał się bawić w takie typowo realne, powiedzmy, tak, przewożenie, transport, chciałby tutaj odgrywać No Man's Sky'a, no to do przewozu gazów myślę, że ten hauler będzie idealny. Lądujemy na Asion Vanup. Dość ciekawej planetce, trzeba przyznać. I musimy udać się na koordynaty plus 23,78 łamane na plus 94,44. Także przełączmy się na kokpit.
obie wartości rosną. Przed nami jest jakaś stacja komunikacyjna, więc ją sobie zaznaczmy, bo być może to będzie właśnie tam. I weźmy sobie tam, polećmy w trybie przyspieszonym. Plus 23, plus 96, czyli idealnie jesteśmy we właściwym miejscu. Pozostaje tylko nam namierzyć statek i go sobie obejrzeć. Kolejna gorąca planeta, także pamiętajcie o doładowaniu waszych systemów ochrony przed ciepłem. Jak widzicie, także jest to S-klasa, 4 zbiorniki magazynowe. Weźmy go sobie, może przejmijmy. Nie wiem, czy mam... O, już nie mam miejsca na statki, także musimy wymienić. No trudno. Weźmy go sobie, wymieńmy. No i tak jak w poprzednim, wystarczy, że naprawimy silnik pulsacyjny, silnik startowy i tarczę. I będziemy mogli nim odlecieć. Jak wylecimy z tej planety, sobie na spokojnie go obejrzymy w kosmosie. Szkoda, że tylko dwa silniki ma, ale... No faktycznie przez te magazyny, które tutaj są, ciężko by było zamontować jeszcze cokolwiek innego, nie? Weźmy się, odwróćmy może do słońca, bo tak zbyt wiele nie było widać. I tak się prezentuje nasz bańkowóz. Generalnie bardzo ładne połączenie kolorów, muszę przyznać. Czerwony bardzo fajnie akcentuje z czarnym. Gdyby nie to, że już mam swój transportowiec, bym się grubo zastanowił, nie? Czy go nie wziąć. Mówię, jest idealny do przewozu jakichś gazów, takich rzeczy, nie? No ale dobrze. Wspominałem, że będziemy szukać po dwa statki. No tutaj wyjątkowo poszukamy trzech, ponieważ skoro już zdobyliśmy fraktowiec do przewozu gazów, to ja go sobie tak nazwałem, ponieważ tak mi się skojarzył, że można by nim w tych zbiornikach, które posiada, przewozić płyny lub gazy, no to wypadałoby też znaleźć jakiś kontenerowiec. Także polecimy sobie teraz na planetę. Tutaj wyjątkowo nie będziemy szukać jakichś konkretnych koordynatów, tylko... Polecimy na posterunek handlowy i poszukamy go, poczekamy na niego właśnie tam. Czemu nie szukamy rozbitego kontenerowca? Znalazłem na Glyph Exchange 1. Niestety chyba jest błąd w adresie planety, ponieważ po wpisaniu wyskoczyło mi generalnie błąd portala.
i wylądowałem jako odkrywca na zupełnie nowej planecie. A dodatkowo nie na tej, na której chciałem wylądować. Poczekajcie, tu muszę się troszeczkę skupić, bo ten adres składa się tylko z dwóch glifów. To dwóch pierwszych glifów, jakie zdobywamy, więc tak naprawdę na samym starcie gry możecie po ten transportowiec sobie lecieć. Jak widzicie, też zmieniłem statek, się przerzuciłem na swój, po pierwsze, żeby ciut szybciej dotrzeć do celu, a po drugie, ponieważ potrzebuję skaner gospodarczy, dzięki któremu będę mógł namierzyć jakikolwiek posterunek handlowy, nie? Tutaj w okolicy. Mam nadzieję, że tutaj występuje, nie? Ten statek, bo latam od ponad 2 godzin, szukając fajnego kontenerowca i cholerka, nie mogę namierzyć, nie? Jest on na innej planecie, ale to nic, ponieważ no... Generalnie statki są jakby przypisane do systemu, nie? Się pojawiają w całym systemie. Zobaczcie, kontenerowcem, faktem, że nie ulepszane te kontenerowce były, leciałem jakieś 200 jednostek na sekundę, nie? Tutaj na planecie jest to ponad 800. Także przy takich poszukiwaniach naprawdę szybki statek to jest podstawa. Dobrze, jesteśmy na posterunku handlowym, także lądujemy i czekamy, nie? W sumie muszę jeszcze jedną rzecz, słuchajcie, zrobić. Muszę wymienić statek. Żebym czasem swojego, nie? Nie wymienił. Dobra, tego bajkolota nie chcę. Na razie widzę, jest Explorer. Weźmy sobie, wlećmy na górę stacji, żeby mieć podgląd na wszystkie lądowiska. No i czekamy. Strasznie mi się te hotrody, nie? Podobają. No ale to jak będziemy szukać myśliwców, myślę, że jakiegoś fajnego sobie poszukamy takiego. Mamy pierwszy transportowiec, ale to nie o to mi chodziło. Mamy szatla cygarko. Kolejny transportowiec, ale też... Patrzcie, ja na tej planecie byłem. Tutaj mój frachtowiec jest. Ciekawe. Najgorsze jest to, że nie kojarzę, kiedy to było i nie kojarzę tutaj takiego kontenerowca, jak szukaliśmy. Fajnie to wygląda, nie? Można zajebistą fotkę zrobić, jak się człowiek troszeczkę postara. Ale nie jesteśmy tutaj dla widoczków dzisiaj. Dobra, słuchajcie, ja wrzucam pauzę. Czekam,
aż przyleci odpowiedni statek o kolejny hot rodzik. Czerwono-złoty, konkretny. Niestety tylko C-klasa, ale wyglądają naprawdę bardzo fajnie. Bardzo fajny Explorer wylądował. Klasa C, co prawda. Ale dość rzadko takie spotykałem. Zaskakujący. Świetny myśliwiec. Zobaczcie, ile on ma tych skrzydeł tutaj z boku. Fajniutki. Widzę, leci tutaj taki, także w tym systemie na pewno występuje. I chyba nam się sfarciło, chyba podejdzie do lądowania, więc zaraz go sobie obejrzymy. Czy dłuższy ogon by mógł mieć, nie? Lepiej by wyglądał. Ale mamy tutaj kontenerowca, jak się należy. Weźmy sobie, obejrzyjmy, jakiej klasy jest. Nie jest najgorzej, słuchajcie, a klasa, nie? My mamy tutaj S-kę. Także spokojnie sobie wymienimy. Zaskakujące jest to, że pomimo, że nasz statek jest większej klasy, to jest tańszy, nie? No ale na cenę niestety głównie wpływają tutaj ilość dostępnych slotów, nie? Także no dobrze, zakupmy go sobie. W ogóle słuchajcie, bardzo ciekawa miejscówka, bardzo ciekawe statki tutaj widziałem lądujące. Zarówno właśnie Explorery, jak i fightery, jak i transportowce. No ale dobrze, przejdźmy do naszego transportowca, jak on się prezentuje. Jest to pierwszy statek ze statków, których na szczęście nie musimy naprawiać. No niestety potrzebujemy troszeczkę kasy, nie? Tak się prezentuje nasz transporter z kontenerowiec, nie? Nawet powiedziałbym. Spokojnie możemy przewozić różnego rodzaju metale, rudę i tym podobne rzeczy. No i co, jeśli chodzi o kontenerowce, o haulery, generalnie transportowce, są to jakieś tam moje trzy typy takie optymalne. Skoro jest tutaj mój frachtowiec, to sobie na niego polećmy. No nie będziemy już... przepraszam, krążyć. Czy jeszcze jakieś są... No są jeszcze takie jakby z kontenerem pod kokpitem, ale one mi się kompletnie nie podobają. Wyglądają trochę jakby ten kokpit został przyspawany do zwykłego kontenera i... No moim zdaniem to średnio wygląda. I co? Tutaj byśmy chyba kończyli.
następnym razem sobie poszukamy eksplorerów. Dość ciekawe były tutaj, więc się udamy ponownie na tą planetę. Także trzymajcie się i do zobaczenia na którymś z moich live'ów lub w kolejnym materiale. Na razie.